Bardzo serdecznie. Ja mam zaszczyt reprezentować właśnie Fundację Szklane Pułapki, która od kilku lat zajmuje się problemem kolizji ptaków z szybami. I przede wszystkim nasze działania są skoncentrowane na te takie działania ochronne, aby ptaki po prostu przed tym zagrożeniem chronić. Skupiamy się też oczywiście na edukacji oraz badaniach naukowych, o których troszeczkę dzisiaj też będę opowiadać. Tytułem wstępu może taka oczywista oczywistość, ale jednak za każdym razem czuję się zobowiązana, żeby o niej chociaż w dwóch zdaniach wspomnieć. Dlaczego ptaki nie widzą szyb? Dlaczego szyby stanowią dla ptaków tak ogromne zagrożenie? Odpowiedź można zawrzeć w tak naprawdę kilku zdaniach, a mianowicie po pierwsze szyby są tą barierą fizyczną, która jest niewidoczna, zarówno dla nas ludzi, ale dla zwierząt. Takie bariery przezroczyste w przyrodzie po prostu nie występują. Jeżeli my ludzie nie mamy też informacji o tym, że przed nami znajduje się taka szklana powierzchnia, to również jest to bariera, której nie jesteśmy w stanie zauważyć. Ptaki mają ten sam problem. Tutaj na tym slajdzie pokazuję Państwu zdjęcia, które gdyby nie były w odpowiedni sposób opisane, to szyba oszukuje też nasz wzrok i nie wiemy, że przed nami znajduje się właśnie taka fizyczna bariera. Ptaki podobnie takich właśnie zagrożeń po prostu nie dostrzegają. Kolejnym problemem, z jakim mierzą się ptaki, jeżeli chodzi właśnie o szyby, to jest ten efekt lustra, tak nazwany, ponieważ rzeczywiście szyby potrafią zachowywać się w środowisku naturalnym, podobnie jak lustra w naszych domach. One są bardzo refleksyjne, bardzo odbijają te elementy środowiska, które znajdują się naprzeciw szyby. I ten efekt jest wspomagany przez producentów szyb, przez to, że dokładane są różnego rodzaju tlenki metali, aby właśnie tą refleksyjność wzmocnić. Przede wszystkim po to, aby uzyskać efekt integracji budynku z otoczeniem. Tutaj mamy na tym jednym zdjęciu pokazany budynek, który tak naprawdę nie wisi w powietrzu. On jest ustawiony na takich panelach, które są właśnie obudowane takimi szklanymi, taką szklaną taflą. I proszę zobaczyć, że ta refleksyjność sprawia wrażenie takiego złudzenia optycznego, że po prostu ten budynek jest całkowicie zintegrowany, gdzieś tam nie widać właśnie tego, na jakim podłożu on stoi. Jak silny jest ten efekt lustra i jaki wielki problem mają ptaki właśnie z dostrzeżeniem tej fałszywej rzeczywistości, pokazuje też świetnie tutaj to zdjęcie niewielkiej wiaty przystankowej, która to wiata przystankowa zaopatrzona jest właśnie w takie bardzo refleksyjne panele. I proszę zobaczyć, tutaj na tym zdjęciu, które mamy podpisane jako B, widzimy to złudzenie optyczne, do którego też może chcieć się przedostać ptak. Natomiast to, co znajduje się z tyłu za tą wiatą przystankową, jest zupełnie czymś innym, zupełnie innym światem. Niemniej jednak również atrakcyjnym dla ptaka oczywiście, natomiast no, dwa różne jakby spostrzeżenia i dwa sposoby percepcji tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o lecącego w kierunku tej wiaty przystankowej ptaka. Tu mamy samca kosa, który niestety właśnie stał się ofiarą takiej wiaty przystankowej, niewielkiej, ale w bardzo atrakcyjnym terenie postawiona i niestety też bardzo kolizyjna wiata przystankowa. Kolejnym problemem, na który tak naprawdę można by było poświęcić osobną prezentację i opowiadać o tym jeszcze przez wiele, wiele minut, jest tak zwany efekt latarni morskiej. Efekt latarni morskiej, czyli zanieczyszczenie nocnego nieba sztucznym światłem. To gigantyczny problem ze względu na to, że my coraz bardziej oświetlamy nasze metropolie i ptaki, które wędrują w nocy, w sytuacji, w której spotyka je na tym szlaku migracyjnym zła pogoda, są szczególnie narażone na to, że nie mogą nawigować się z naturalnych źródeł światła, czyli z gwiazd, księżyca,
I w ten sposób następuje ich dezorientacja, zaburzenie kierunku lotu. One zniżają swój pułap lotu i dostają się właśnie do miast, do tych oświetlonych budynków, z którymi zderzają się, z którymi nie potrafią się zmierzyć w takim sensie, że nie potrafią wrócić na właściwy kierunek swojej migracji. Latają przez wiele godzin wokół takich budynków, zderzają się między sobą, uderzają też właśnie w budynek, a też po prostu padają przez ten taki długotrwały lot, który po prostu jest bezefektywnym lotem, ponieważ one cały czas próbują znaleźć właściwą drogę i wrócić na ten kierunek, który ma je zaprowadzić albo na lęgowiska, albo na zimowiska. W przypadku takich kolizji mamy zwykle do czynienia z taką spektakularną, oczywiście ja to mówię w cudzysłowie, spektakularną liczbą kolizji, liczbą ofiar ptasich. I wówczas media nas tutaj bombardują takimi informacjami, że tysiące ptaków zginęło podczas na przykład jednej nocy. I rzeczywiście tyle ofiar potrafimy w ciągu jednej nocy spotkać w wyniku właśnie zanieczyszczenia nocnego nieba tym sztucznym światłem. Dla nas ludzi to sztuczne światło jest też bardzo kłopotliwe. Wystarczy, żebyśmy sobie odpowiedzieli na pytanie, czy jesteśmy w stanie zobaczyć z miejsca, w którym mieszkamy, drogę mleczną, gwiazdy, ile tych gwiazd jesteśmy w stanie liczyć, jeżeli patrzymy w nocne niebo. Często te odpowiedzi są bardzo smutne, bo po prostu żyjemy w takich czasach, gdzie to światło, nocne światło zabiera nam te cuda przyrody, na które osobiście ja jestem bardzo mocno uwrażliwiona i większość ludzi rzeczywiście podobnie odczuwa jakby odbiór nocnego nieba. Na szczęście istnieją też metody, to tylko tak wspominam, które w Stanach Zjednoczonych pomagają chronić ptaki właśnie w czasie migracji. Przewidywane są takie szczyty aktywności, jeżeli chodzi o wędrówki i wtedy rzeczywiście rusza kampania, która ma na celu wygaszanie miast i wygaszanie budynków, które szczególnie mogą być niebezpieczne dla ptaków, mogą je wabić podczas tych nocnych wędrówek. Także no, jakby świat już zmierza ku temu, żeby rzeczywiście dostrzec problem, nie tylko dostrzec problem, ale też właśnie jakoś próbować temu zaradzić, ponieważ no, te ofiary po prostu zaczynają, no, jakby cały czas mamy z tym problemem do czynienia. Tutaj widzimy właśnie, no dosłownie sprzed kilku dni, to są najnowsze dane, które sugerują, że niedługo właśnie mamy do czynienia przez najbliższe kilka nocy właśnie z tym szczytem migracyjnym i dlatego warto wygaszać miasta. Kolejnym problemem, przez który po prostu ptaki nie widzą szyb albo uderzają w szyby, to jest taki problem, który czasami jest spotykany przez właścicieli budynków i zgłaszany do nas do fundacji, że ptak po prostu podlatuje do okna, uderza, odlatuje znowu przylatuje i tak przez kilka dni potrafi po prostu w tą szybę stukać, pukać i nie wiadomo o co chodzi. No to jest związane z zachowaniem takim terytorialnym. Kiedyś wierzono, że ptak, który uderza w szybę w wyniku zarówno kolizji, jakby też atakowania też swojego odbicia, to jest jakaś zła wróżba. Dzisiaj wiemy, że ptak uderzając w swoje odbicie po prostu próbuje za wszelką cenę przegonić intruza. Te uderzenia zwykle nie są jakieś szczególnie niebezpieczne dla ptaka, ale niemniej jednak też wyczerpujące energetycznie i warto taką szybę w takich sytuacjach, chociaż na chwilę, na kilka godzin zasłonić, żeby po prostu ptak stracił zainteresowanie takim obiektem, w którym widzi swoje odbicie. I teraz chciałabym opowiedzieć o tym, jak wielkim problemem są szyby dla ptaków. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że szkło jest wszędzie. To obserwujemy na każdym kroku. Po prostu my zastąpiliśmy beton, żelazo, jakieś metalowe elementy konstrukcji, zastąpiliśmy szkłem. To, co kiedyś było rzeczywiście powszechnie stosowane w budownictwie, te materiały, sukcesywnie są wypierane przez szklane panele. I wszystko byłoby dobrze, tylko po prostu ptaków bardzo żal.
ponieważ jak się okazuje i za chwilę będę o tym mówić, rzeczywiście problem kolizji ptaków z szybami jest jednym z podstawowych problemów, przez które my po prostu ptaki tracimy. I w kontekście właśnie kolizji ptaków z szybami często mamy w głowie, może też przez właśnie media, które nas troszeczkę tak atakują tymi informacjami związanymi z kolizjami z tymi wysokimi budynkami, że właśnie problem dotyczy wysokich budynków, a okazuje się, że nie jest to prawda. Po pierwsze, tych budynków nie ma aż tak dużo. Jak popatrzymy sobie, tutaj są badania ze Stanów Zjednoczonych, to tych budynków jest po prostu stosunkowo niewiele na tle innych budynków. Tych budynków, które nazywamy niskimi albo średnio wysokimi, czyli takimi, które gdzieś tam do tego 10. piętra są budowane głównie w większych metropoliach. Natomiast szczególnie niebezpieczne są rzeczywiście zabudowania do tego 1., 2. piętra, a w miastach, w których budujemy troszeczkę wyższe budynki, ten pułap niebezpieczny, szczególnie dla ptaków, badania pokazują, że wynosi około 20 metrów, czyli to jest ta wysokość 5. piętra, kiedy rzeczywiście te ptaki dobowo bardzo są aktywne na tym właśnie pułapie, ich lot się tam odbywa i to są miejsca przeszklenia, w których rzeczywiście spotykamy największą liczbę kolizji ptaków, czyli wbrew pozorom rzeczywiście ta niska zabudowa stanowi dla ptaków olbrzymie zagrożenie i w tej niskiej zabudowie bardzo często też nie zauważamy problemu kolizji ptaków z szybami. Chciałabym też jeszcze wspomnieć o tym, że musimy sobie uświadomić jedną podstawową rzecz, że świat ptaków to jest inny świat niż nasz świat ludzi. My odbieramy troszeczkę inaczej, nasze zmysły odbierają inaczej przestrzeń, natomiast jeżeli chodzi o wielkość różnego rodzaju przeszkleń, to trzeba sobie też jasno powiedzieć, że szyba szybie nierówna, to znaczy dla nas szyba, która jest stosunkowo niewielkim szklanym zagrożeniem dla ptaków, okazuje się być gigantyczną przeszkodą. Wystarczy po prostu gdzieś tam odwrócić proporcje. To jest taki bardzo schematyczny rysunek, ale my go zastosowaliśmy w swojej publikacji dotyczącej wiat przystankowych, żeby pokazać, że te niewielkie elementy infrastruktury miejskiej, jeżeli obudowujemy właśnie szklanymi panelami, okazują się być gigantycznym problemem dla ptaków. To jest jeden panel wiaty przystankowej. Wiata przystankowa zwykle ma tych paneli w tylnej ścianie 2, 3, doliczamy jeszcze boczne panele, czasami jest z przodu zabudowana, także okazuje się, że rzeczywiście to szkło wbrew pozorom jest po prostu dużą przestrzenią, dużą powierzchnią, przepraszam. No i teraz, jeżeli ktoś nam by postawił przed wejściem do budynku, w którym mieszkamy, czy do miejsca, gdzie pracujemy, panel wielkości ponad 33 metrów i szerokości 6 metrów. I gdybyśmy taki panel nie mieli odpowiednio oznakowany, gdyby żadne refleksy świetlne tam się nie pojawiały, żadne klamki, obramowania w postaci ram, albo nawet brudu na tej szybie, to prawdopodobnie większość z nas właśnie w taki szklany panel po prostu by uderzyła. Dla ptaków właśnie jest podobna sytuacja w kontekście wiat przystankowych oraz innych niewielkich szyb. To dlatego czasami do naszej fundacji piszą ludzie z zapytaniem, dlaczego w tak niewielką szybę ptak potrafił uderzyć, dlaczego mam na ścianie budynku tylko niewielkie okno i akurat w to okno po prostu ptak uderzył. I jeżeli mówimy o ptaków z szybami, to jest to naprawdę smutna statystyka, bo my wiemy już dzisiaj, że jest to jedno z najpoważniejszych przyczyn śmiertelności ptaków w skali globalnej. Ptaki po prostu nie radzą sobie z naszymi szklanymi domami. I to na nas ludziach spoczywa obowiązek, żeby im te szklane domy pokazywać, żeby nie tracić ptaków przez właśnie szkło. To są ptaki, które zginęły w czasie migracji. Gdzieś uciekł mi podpis, ale w Stanach Zjednoczonych, prawdopodobnie w Toronto, z tego co pamiętam, właśnie były te ptaki znalezione po swojej nieudanej jednej z wędrówek. Najnowsze badania
z 2019 roku wskazują, że Ameryka Północna i Kanada straciła na przestrzeni około 50 lat, dokładnie chyba 48 lat tam było wzięte pod uwagę, 3 miliardy ptaków. I wędrówki ptaków również są zagrożone. Mamy gwałtowny spadek biomasy przelotów ptaków wędrownych. I co bardzo niepokojące, naukowcy przystępujący do tych badań mieli takie założenie, znaczy może gdzieś tam z tyłu głowy, że głównie będą ginęły te gatunki, które rzeczywiście są zagrożone, których populacje spadają i jest ich po prostu mało. Okazało się, że mamy też powszechny ubytek ptaków, które nazywamy takimi podwórkowymi, tych zwykłych ptaków. U nas też to obserwujemy. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje z populacją wróbla, z populacją gawrona, prawda? Czyli widzimy, że te ptaki, które rzeczywiście gdzieś tam są spotykane przez nas na co dzień, stają się po prostu coraz bardziej zagrożone i są to populacje, które no niestety, ale zaczynają ginąć też na naszych oczach. I pomimo tego, że specjaliści nie skupili się tutaj w tych konkretnych badaniach na tym, żeby powiedzieć sobie, jakie są przyczyny, wskazać palcem, że chodzi o konkretne przyczyny, to jednak można na podstawie licznych innych badań jasno sobie powiedzieć, że utrata siedlisk, degradacja siedlisk ptasich, utrata też pokarmu w postaci owadów, ptaki owadożerne, szczególnie tutaj to przecież odczuwają, ale też wolno bytujące koty, które wychodzą i są po prostu bardzo groźnym tutaj czynnikiem ograniczającym populację ptaków. No i właśnie szyby są wskazywane, to są przyczyny, które są wskazywane jako jedne z podstawowych, przez które my po prostu ptaki tracimy. I szyby w zależności od różnych badań są wskazywane jako czynnik albo na drugim miejscu, albo czasami nawet na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o właśnie śmiertelność ptaków. Czyli to jest gigantyczny, naprawdę gigantyczny problem. Szacunki są po prostu nieubłagalne i rzeczywiście strach aż czytać o tym, że USA, Stany Zjednoczone w każdym roku tracą nawet miliard ptaków w wyniku kolizji z szybami. I przy założeniu, że każdy budynek w tym czasie zabija od 1 do 10 osobników. Kanada nawet 42 miliony. Berlin i Niemcy, tutaj są nasi sąsiedzi, oszacowali, że w ich kraju nawet 115 milionów ptaków każdego roku potrafi nie przeżyć kolizji z szklaną powierzchnią. W samym Berlinie 4 miliony. Jeżeli chodzi o Polskę, my mamy, nie mamy jakichś dokładnych danych, jeżeli chodzi o budynki, o inne elementy infrastruktury szklanej, ale w naszych badaniach dotyczących wiat przystankowych próbowaliśmy zrobić taką ekstrapolację wyników z Dolnego Śląska na całą Polskę i okazało się, że przez same wiaty przystankowe, czyli naprawdę niewielkie elementy infrastruktury szklanej, możemy tracić nawet milion ptaków rocznie. To są gigantyczne liczby i jakby one wskazują na to, że rzeczywiście te populacje ptaków mogą odczuwać tak silny po prostu ubytek, jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie. W wszystkich badaniach dotyczących skali problemu śmiertelności zwierząt, czy to na drogach, czy w wyniku zderzenia z innymi obiektami technicznymi, podobnie jest w przypadku szyb. Taki problem podstawowy to jest to, że my nie wiemy, ile tych ofiar jest naprawdę, bo trzeba by było po prostu stać cały czas pod szklanym obiektem, obserwować, a pewnie i tak te obserwacje nie byłyby obarczone po prostu jakimś błędem. Przede wszystkim problemem są drapieżniki, padlinożercy, którzy pojawiają się po prostu przed nami podczas kontroli takiego obiektu. My tutaj robiliśmy takie badania w Białymstoku, ale też na innych obiektach, które mamy gdzieś w Polsce tam monitorowane. I okazuje się, że rzeczywiście no, drapieżniki są po prostu przed nami. Proszę zobaczyć, tutaj jest wyłożony ptak pod ekranami akustycznymi, w Białymstoku zresztą, szczęśliwie zabezpieczonymi w tym roku przed kolizjami ptaków, co nas bardzo cieszy. Ale zanim jeszcze nie zostały te ekrany właśnie zabezpieczone, to było tam naprawdę bardzo, bardzo smutne żniwo, jeżeli chodzi o ptaki i śmiertelność ich.
Wyłożyliśmy takiego ptaka, który po prostu tutaj w warunkach zimowych sobie miał poczekać chwilę na drapieżnika. No i rzeczywiście okazało się, że ta chwila nastąpiła po nieco ponad godzinie. Pojawia się kot. To nie był kot, który był jakiś wychudzony, taki biedny na zasadzie, że po prostu tego pokarmu bardzo gdzieś tam potrzebował. Wręcz przeciwnie, zadbany, gdzieś tam chodzący cały czas pod tymi ekranami, uczący się też tego, że jest tam darmowa stołówka. Odnotowywaliśmy też lisy, które cały czas gdzieś tam krążą pod szklanymi obiektami i po prostu czerpią z takiej darmowej stołówki pokarm. Więc jakby ta skala problemu cały czas jest niedoszacowana ze względu na to, że po prostu no, nie jesteśmy w stanie policzyć tych wszystkich ofiar. Bardzo ciekawe badania pokazały się teraz z Argentyny, które wskazują, że właśnie to niedoszacowanie liczby ofiar, które padają łupem naszych domowych pupili, kotów i akurat tutaj też były wzięte pod uwagę psy, może wynosić nawet 6 milionów w ciągu roku. Także to są rzeczywiście też gigantyczne liczby. Te badania nie były robione oczywiście gdzieś tam pod ekranami akustycznymi czy innymi obiektami, ale właśnie w pobliżu domu, gdzie właściciele bezpośrednio obserwowali albo takie drapieżnictwo, kiedy ptaki były atakowane przez koty i psy bezpośrednio, tak właśnie podczas takiego bezpośredniego ataku, albo właśnie zainteresowanie po tym, jak ptak uderzył w szybę i albo był oszołomiony, albo po prostu już był martwy i wtedy też to drapieżnictwo nie bezpośrednie, ale jednak miało miejsce. Także to pokazuje tylko, jak wiele ptaków też możemy właśnie niedoszacować w wyniku aktywności drapieżników, i to takich nam najbliższych. Dodatkowa sytuacja dosyć pewnie taka niepokojąca, jeżeli chodzi o niedoszacowanie tej liczby ofiar, jest taka, że my nie wiemy, co się dzieje z ptakami, które uderzają szybę, są mocno oszołomione, ale jednak jakimś ostatnim tchnieniem próbują przedostać się w bezpieczne miejsce, odlatują z tego miejsca, gdzieś przedostają się tam, gdzie czują się bezpieczne, ale my nie wiemy, czy urazy, których doznały takie osobniki, nie są na tyle poważne, że te ptaki po prostu tej kolizji i tak nie przeżyją. Tu mamy taką sikorkę, która no, przede wszystkim ona bardzo mocno uderzyła w szybę i huk zaniepokoił właściciela domu. Natomiast w takiej pozycji, dokładnie w takiej pozycji ta sikorka przebywała przez około godzinę czasu, ptak zupełnie bezbronny i też łatwa ofiara oczywiście drapieżników. Dodatkowo, co trudno oszacować, ale o czym trzeba jasno powiedzieć i wskazywać bardzo mocno, jeżeli chodzi o badania dotyczące kolizji ptaków z szybami, jest fakt, że my tracimy często też ptaki, które są w trakcie lęgów. Ta samica kosa, która tutaj ma tą plamę lęgową i straciła życie w wyniku kolizji z wiatą przystankową, jasno sugeruje, że ten ptak po prostu ma jajka albo ma młode, które czekają w gnieździe. Dla takiego lęgu śmierć jednego z rodzica jest po prostu przesądzona. No, jeżeli chodzi o przeżycie, jest ta szansa niewielka. Podobnie jeżeli chodzi o utratę partnera. Tutaj takie zdjęcie charakterystyczne z internetu, które no, bardzo hucznie było komentowane, jak to pan samiec kosa opłakuje swoją wybrankę życia i nie może się oddalić po tym, jak ona uderzyła w szybę i tej kolizji nie przeżyła. No nic bardziej mylnego. Oczywiście my przyrodnicy wiemy, że ten samiec kosa jest ptakiem oszołomionym, który również uderzył w szybę i strategia rozrodcza wielu gatunków polega na tym, że właśnie samiec pilnuje bardzo samicy w trakcie właśnie sezonu lęgowego po to, żeby nie zrobiła przysłowiowego skoku w bok. I dokładnie taką sytuację tutaj mieliśmy. Prawdopodobnie samiec właśnie leciał za samicą. Gdy ta uderzyła w szybę, może zdążył troszeczkę wyhamować, ale również uderzył w tą szybę, więc nie wiemy, co dalej się będzie działo też z takim samcem, czy on znajdzie sobie samicę, czy wręcz przeciwnie. Czy ja już mam kończyć, Ado, bo ja widzę Ciebie? Tak, tak, to taka przypominajka powoli, dobrze. Jest 5:30, 2 minuty maksymalnie.
Dobrze. Więc jeżeli chodzi o gatunki ptaków narażonych na kolizję, mam strasznie dużo jeszcze dla Państwa do powiedzenia, ale będę się bardzo streszczać w takim razie. Jeżeli chodzi o gatunki, które są narażone na kolizję, no więc troszeczkę jest tak, że rzeczywiście my zebraliśmy dane, spróbowaliśmy je oszacować. Jest to bardzo trudne, ale stwierdzamy, że rzeczywiście w Polsce nawet 50% populacji lęgowych uderza po prostu w szklane powierzchnie. Ochrona ptaków przed kolizjami, no to możemy zastosować te typowe takie standardy, które gdzieś tam polecamy w pierwszym etapie, ale nie wiemy, no jeżeli nie będą się sprawdzać, to po prostu trzeba szukać innych rozwiązań. Elementy dekoracyjne, przedszkola są tutaj szczególnie ciekawym miejscem i pokazują bardzo fajne rozwiązania. Reguła dłoni to jest skuteczne zastosowanie zabezpieczeń, które chroni właśnie ptaki przed kolizjami, czyli zastosowanie znaczników różnego rodzaju naklejek, które będą rozmieszczone w odpowiednich odstępach na szybie. Ta reguła jest tutaj pokazana. To już sobie w takim razie zostawię. Tu są przyjemne takie zdjęcia dotyczące budynków, które mogą być przyjazne ptakom. Są takie spektakularne i są w ogóle efektywne bardzo. Tu są wiaty przystankowe między innymi też z Polski, ale z Czech, z Niemiec, które pokazują, że ptaki można chronić przed kolizjami. Ultrafiolet, który jest zastosowany, znaczy, który wzbudza zainteresowanie, bo wiemy, że ptaki mają zdolność widzenia ultrafioletu. I powiem Państwu tylko w dwóch słowach, że my jesteśmy w trakcie testowania jednej folii, która jest produkowana przez zagraniczną firmę, nawiązała z nami kontakt po to, żeby właśnie tą folię przetestować i próbujemy ją na bardzo kolizyjnych naszych przystankach. Jakie będą efekty? Już niedługo o tym Państwa będziemy informować. Serdecznie dziękuję za uwagę i przepraszam za przeciągnięcie troszeczkę tutaj tej przestrzeni.